bardzo sympatyczny facet, który był wielkim kibicem Andrzeja. Dobrym ludziom trzeba pomagać. Na koncertach do oporu będę ich postawiał. Ej, pamiętam przed walką Andrzeja z Grantem. Grant był wtedy wielką nadzieją amerykańskiego boksu, niepokonany. I Ziggy Rozalski przyszedł do pokoju właśnie z Pershingiem. A i siedziałem z Jurkiem Kulejem. Ta walka była następnego dnia, więc sobie popijaliśmy whisky, gawędziliśmy. I wchodzi Ziggy z Pershingiem. Początkowo Pershing był stremowany. Ja mu zaproponowałem, może pan się coś... Ale pan wiedział, kto to jest. Tak, 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 oczywiście. No przecież widziałem. No. Może pan się napije? Nie, nie, nie. Wody tylko. No. I tak gadaliśmy sobie. Pytam Pershinga, czy coś pan obstawił na Andrzeja. Mówi, no tak. Początkowo nie chciał mówić, ale potem przyznał, $70,000 postawił na zwycięstwo Andrzeja, przebitka była 4,5 z tego co pamiętam, 4,5. Czyli 300 by mógł zgarnąć? Mógł zgarnąć 300 tysięcy, no więc sobie pan wyobraża, co to się działo, Gołota miał jego kolega wygraną walkę i potem właściwie poddał się, on twierdził, że wydawało mu się, że przegrywa, a wygrywał przecież, tak, miał na skraju nokautu też Granta. No i Pershing miał przygotowany taki 10 róż czerwonych i pamiętam, idziemy, Wojtek Kubik, fotoreporter, ja rozmawiamy, Jurek Kulej i Pershing tak wziął te róże i takie zgniótły, no były wściekły, nic nie mówił, nic nie mówił, ale no to też inne takie wspomnienie z Pershingiem, siedzieliśmy wtedy i rozmawiamy. Ja Pershing tak się odkrył trochę, no bo zobaczył, że to nic strasznego, że ja tam nie jestem jakimś tam dziennikarzem, który to wykorzysta i opisze coś złego, o nim powie. I on mówi, że ma kompleksy. Ja pytam, jakie, panie Andrzeju? No, że mówi, okulary muszę nosić. Ale mówi Andrzej Gołota, załatwił mi operację w Hollywood i już, mówię, jest załatwione, tam jakieś soczewki miał. I druga historia to mówi, że jestem trochę łysy. A ja mówię, panie Andrzeju, ale przecież są przeszczepy włosów, pana na to stać. Ale on mówi, ale wie pan, to jak są te przeszczepy, to bardzo boli. I potem ja jestem gdzieś tam i dzwoni żona, słuchaj, zabili Pershinga. I tak pomyślałem, Boże, bał się facet, że będzie go boleć, jak będzie przeszczep włosów, a Bogucki podszedł do niego. Dziwko królestwu i upadkowi zasad.